Cześć, z tej strony Legalna Marta. Dzisiaj zabieram Was do mojego nowego studia wyposażonego w turbo fajne gadżety. Zapraszam! Na urządzeniu Samsung Flip 2 oraz Logitech Rally Bar Mini jestem zalogowana moim kontem Microsoft Teams Rooms. Podchodzę do Flipa, chcę zadzwonić do Basi i wybieram Basię. Teraz możemy zauważyć, że u Basi dzwoni Salka. Salka ma przypisaną licencję, co widzieliście na poprzednim moim filmie na temat Teams Rooms. Odbieram połączenie od Salki i już mam połączenie z naszą salą konferencyjną. Flip 2 połączony jest z Logitech Rally Bar Mini, czyli z kamerą wyposażoną w głośniki. I teraz spójrzcie na oko tej kamery, ono przemieszcza się w zależności od tego, gdzie ja jestem. Idę teraz na drugą stronę sali i teraz znowu oko kamery kieruje się w lewo, czyli tam dokładnie, gdzie ja się znajduję. Spróbuję teraz usiąść na krześle i nie będę do końca widoczna. To znaczy będę widoczna, ale będzie też bardzo dużo tła, więc kamera skadruje mnie w taki sposób, abym znalazła się tak naprawdę na samym środku. Również jeżeli wstanę, będę mogła przybliżyć się do mojej tablicy. Oczywiście widać, że nie jest widoczna w ogóle moja twarz i nasza kamera podnosi się do góry. Teraz przybliżam się do tablicy, a kamera od razu rozszerza perspektywę w taki sposób, żebym była widoczna w całości. Możemy tutaj też kliknąć wyłącz mikrofon, ale do Logitech Rally Bar Mini jest dołączony taki pilot. Możemy go również przykleić w jakimś miejscu, na przykład na ścianie i mieć taki pilot zawsze pod ręką. Możemy oczywiście wyłączyć mikrofon na odległość, nie trzeba podchodzić do Flipa. Mogę też przypiąć siebie na całym ekranie i teraz jestem widoczna i na Flipie, i również na ekranie mojego komputera. Tutaj znowu taka sama sytuacja, przechodzę na prawą stronę sali i Rally Bar Mini już odwraca się w prawo, przybliża mnie i kadruje w odpowiedni sposób. A teraz pokażę Wam coś jeszcze. Udostępnimy ekran w naszym Teamsie, ekran z mojego laptopa. Teraz widzicie podgląd cyfrowy, co dokładnie klikam, udostępnij ekran i na Flipie wyświetla się to, co ja pokazuję. Nie mamy tutaj żadnych kabli, wszystko dzieje się bezprzewodowo i jestem w stanie udostępniać ekran i wszyscy w sali będą widzieli. Ale to nie jest najlepsze. Najlepsze jest to, że mogę teraz kliknąć w moim Windowsie Połącz, znaleźć jakiś ekran bezprzewodowy. Ja oczywiście wybieram Flip Samsung, łączy nam się całkowicie bezprzewodowo. I teraz widzicie ekran mojego komputera na Flipie. Teraz pytanie, czy da się ekran komputera na Flipie obsługiwać dotykiem? Jak najbardziej tak, zrobimy sobie to na pełen ekran. I teraz klikam zespoły, przechodzimy do zespołów w Teamsie. Możemy sobie kliknąć tutaj kanał ogólny, ale może zaplanujemy sobie jakieś spotkanie. Wejdziemy w kalendarz, nowe spotkanie i mogę tutaj wybrać godzinę. I spójrzcie, tutaj mamy jeszcze taki przycisk na dole. Klikniemy sobie nałóż warstwę do rysowania i teraz mogę rysować po tym, co przed chwilą widzieliście. Spójrzcie, zaznaczam, rysuję, zakreślam, ale mogę też nadgarstkiem zmazać wszystko to, co narysowałam bez użycia pena. Mogę też wyjść z tej mojej warstwy nałożonej i zapisuje mi się to jako obraz. Mam nadzieję, że taka forma odcinka Wam się podobała. Nie było to łatwe, żeby nagrać się z wielu kamer na wielu urządzeniach i wszystko obsługiwać w pojedynkę. Zdecydowanie bardziej sprawdzi się Logitech w momencie, kiedy mamy kilka osób na sali. Wtedy on naprawdę bardzo fajnie kadruje. Także polecam Wam przetestować ten sprzęt w połączeniu jeszcze z Samsung Flipem. Jest po prostu genialnie. Zupełnie inaczej prowadzi się spotkania, zupełnie inaczej pracuje się hybrydowo, czy można wykorzystać też to do wielu innych zastosowań, tak jak na przykład ja w mojej sytuacji w przypadku szkoleń. Także polecam Wam ten sprzęt i oczywiście zapraszam Was do subskrybowania i do obserwowania po więcej takich filmów. Cześć!